Hej, siemanko, z tej strony Banguś i witam was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym materiale skupimy się na Nintendo Online, czyli jest to materiał bardziej przeznaczony dla osób, które dopiero planują kupić Nintendo Switcha albo są na początku drogi z tą platformą. Ostatnio na swoich właśnie transmisjach na żywo dostałem mnóstwo pytań, czy potrzebujecie Nintendo Online, by grać ze mną w na przykład teamie w Mario Karty i postanowiłem to nagrać. Mam nadzieję, że komuś się to przyda tak naprawdę, więc zapraszam was do odcinka. Nintendo Switch po roku albo dwóch od swojej premiery dostało usługę na wzór Xbox Gold albo PlayStation Plus, gdzie to musicie zapłacić abonament, by móc grać gry multiplayer. Jednak co jest w tym kluczowe? Nie wszystkie gry tego wymagają i dzisiaj podzielimy sobie je na trzy kategorie, chociaż powinny być dwie, ale jedna jest tak naprawdę dosyć łamie tą konwencję i nie wiadomo gdzie ją zaliczyć, więc dzisiaj powiemy sobie o trzech kategoriach gier, które wymagają, nie wymagają i jedna niby nie wymaga, a jednak wymaga. Nintendo Power. Więc na start bierzemy pierwszą kategorię, a mianowicie gry, które wymagają tej usługi, czyli są to wszystkie gry, które po prostu musicie kupić, czyli musicie wydać za to hajsy i wtedy tak, na przykład macie Mario Kart 8 Deluxe, jeżeli chcecie grać multiplayer, musicie zapłacić Nintendo Online i na przykład Splatoon 2, jeżeli chcecie grać multiplayer, również musicie zapłacić za to siano. Każda gra, która jest w pudełku i tak naprawdę musicie za nią właśnie wydać pieniądze, musi mieć Nintendo Online, by grać multiplayer. Tak, tak to właśnie działa. Więc skoro pierwsza kategoria mieści się w pudełku, to czym jest druga kategoria? Druga kategoria to gry free to play, czyli przykładowo takie Paladinsy, albo na przykład Fortnite i inne gry, które są free to play na Nintendo Switch. A trzecia kategoria, a mianowicie jeden tytuł, jest to gra, która złamała konwencję tak naprawdę darmowej gry, a potrzebującej Nintendo Online do grania multiplayer i jest to Tetris 99. Tak, ta gra, mimo tego, że w sklepie pokazywana jest jako darmowa, wymaga Nintendo Online. A dlaczego tak jest? Na wzór na przykład PlayStation Plus i ich darmowych gier w usłudze, tak samo tutaj, kupując Nintendo Online, dostajecie Tetrisa. Nie jest odwrotnie, nie pobieracie Tetrisa i musicie kupić Nintendo Online. Za to, że kupiliście Nintendo Online, dostajecie możliwość grania w Tetris 99, gry z SNES-a i gry z NES-a. Więc to jest tak naprawdę, jakby takie nazwijmy to, mega paczka gier od Nintendo, jeżeli kupujecie Nintendo Online. Wiem, że jest to oczywiście podstawowy temat i wszyscy znawcy tak naprawdę wiedzą, o co chodzi, ale tak, mamy kategorie gier płatnych, jak na przykład Mario Kart, Splatoon 2, czy nie wiem co jeszcze, na przykład Super Smash Bros. Ale mamy też kategorie free to play, jak Fortnite, Paladins i inne tego typu gierki, za które nie płacicie. I trzecia kategoria to jest Tetris 99, którego dostajecie w ramach abonamentu Nintendo Online nieodwrotnie. I tak naprawdę na tym kończy się ten materiał. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które miały jakieś wątpliwości co do tego, czy potrzeba Nintendo Online do grania w ten tytuł, czy nie potrzeba Nintendo Online do grania w ten tytuł, już wszystko wiedzą. Oczywiście, jeżeli gracie multiplayer w trybie lokalnym, na przykład na jednym telewizorze 4 osoby w Mario Kart, to nie, nie potrzebujecie czegoś takiego jak Nintendo Online. Nintendo Online po prostu działa, nazwijmy to, globalnie, na świat, jeżeli nie macie blisko swojej połówki. Mam nadzieję, że ten krótki materiał wam się podobał. Jeżeli tak, no to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę i subskrybera. Do usłyszenia. Cześć!